My jesteśmy na basenie, a tu nas przyszła, odwiedziła taka piękna iguana. Pięknie pozuje, słuchajcie. Je sobie właśnie te owoce z palmy. Ale jest cudna. Im bardziej zielona, tym znaczy, że jest młoda jeszcze, a taka bardziej brązowa to już starowinka. Więc ta młodziutka jest jeszcze. Piękna co, jaki ma długi ogon. I odpowiadam zaraz na wasze komentarze. Nie boimy się ich, bo one są bardzo łagodne, naprawdę. One bardziej się boją nas. A tu wszyscy na basenie. Siema. Siema, Wika. Gaduła. Gaduła. Siemasz. Hejo, hejo, kochani. Jesteśmy w Miami. Nagrywam sobie to specjalnie, żeby pamiętać, na jakiej ulicy jest, słuchajcie, parking, bo zawsze zapominam. Na 15. Znaczy w 15 jakby skręcacie. Więc jeżeli poszukujecie takiego parkingu spoko, który nie zapłacicie miliona monet, no to rzeczywiście wam tutaj polecam, bo chyba za godzinę jest 2 dolary, czy no 2 dolary jakoś tak. No, więc jestem, jak widzicie, z moją młodzieżą tutaj i będę się zaraz ich pytać, co im się najbardziej podoba, ale najpierw niech sobie zobaczą South Beach, bo taki jest nasz kierunek wycieczki i co? I później oczywiście pójdziemy do domu Versace, zobaczymy. No i mamy jeszcze w planach taki ten diabelski młyn, żeby sobie mogli zobaczyć Miami z góry. Więc później do downtown Miami też pojedziemy, ale na razie South Beach. Wraże słoneczko, jak nie wiem, dzisiaj 30 parę stopni najmniej, odczuwalność gdzieś za 40. Miami jest zawsze dużo cieplej niż u mnie, niż u cioci. Ciepło. Ciepło, co? No, ciepło jest, naprawdę. Kochani, kochani, za mną ją widzicie, jest szlaban. I tu mogą wjechać tylko najprawdopodobniej samochody, które jadą do danego hotelu. I tutaj mamy cały... Czekajcie, o tak wam pokażę. Cały ciąg hoteli, restauracji, mini sklepików. I one, jak widzicie, są w takim właśnie w stylu Art Deco. To całe, można powiedzieć, że całe Miami jest w takim stylu, bo oni nawet jak dobudowują nowe budynki, to starają się jakby zachować. No i po drugiej stronie, jak widzicie, mamy las palm, można powiedzieć, a za palmami, za tymi krzaczkami tam z daleka, co widzicie, jest plaża, więc na plażę też na pewno się zaraz wybierzemy, ale najpierw musimy coś zjeść. Już jesteśmy strasznie głodni. Strasznie to głośno, mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć, więc zamawiamy jedzonko najpierw. Jesteśmy, słuchajcie, w restauracji kubańskiej, jak widzicie. I co śmiesznego? Ja tutaj byłam z moim wujkiem kiedyś. Wujek Rafał, pozdrawiamy cię, wasz ulubiony wujek z YouTube'a, z którym żeśmy niejedną przygodę tutaj mieli w Stanach, więc okazało się, wybraliśmy całkiem przez przypadek, bo dzieciaki chciały zjeść, tak mówię na nich dzieciaki, bo wiecie, no, takie moje dzieci z Polski tutaj, młodzi, fajni, no więc okazało się, że jesteśmy tutaj całkiem przypadkowo, żeśmy trafili, a ja mówię, no nie no, poznaję to miejsce, byliśmy tutaj właśnie z wujkiem, więc bardzo tutaj jest fajnie, klimatycznie i czekamy na jedzonko. Dzieciaki zamówiły sobie burgery, a ja mieszankę lobstera z krewetkami, zresztą zobaczycie za chwilę. Jest i nasze jedzonko, no cudownie to się przedstawia. Nie będę już ich trzymać, niech jedzą. Słuchajcie, już byliśmy tak blisko, więc musiałam pokazać dom Versace. Na tych schodach niestety on zginął. Został zastrzelony przez swojego fana.
Smutna to historia, ale prawdziwa niestety. I teraz tutaj jest restauracja i hotel. Zresztą wiecie od Angeliki z vlogów. Z tego co wiem, jak się zarezerwuje w porze lunchowej tutaj dość wcześnie właśnie lunch, no to chyba nawet i za 30 parę dolarów można zjeść, więc nie ma, słuchajcie, tragedii. Kochani, tutaj mamy typowe sklepy w Miami. Takim stylem rządzi się Miami. A tutaj macie, słuchajcie, słynną siłownię na plaży, tutaj właśnie w Miami. Podobno też macie w Kalifornii, znaczy podobno, no chodzi, że na plaży, ale całkowicie inaczej wygląda. Idziemy teraz właśnie na plażę już. Kochani, kochani, jesteśmy na plaży. Zobaczcie, jaka tu jest wielka plaża. Tutaj to jest plaża. No, patrzcie, ile miejsca. Ona jest płaska, fajna, bo tutaj wszystkie jakby ratownicy i pomoc mogą jeździć po tej plaży. Wiem, że taka plaża dla takich nasz śmiertelników jest chyba w Daytona Beach, więc idziemy teraz sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie do budki ratowniczej. To są przepiękne budki, one są takie ładne, kolorowe. Wszędzie są ładne, ale te są wyjątkowo tutaj w Miami. Tak zachwycają kolorem i kształtem. Ta to jest taka jakaś w ogóle w kształcie gwiazdy. Nie? Gwiazdy? Strzałki? Nie wiem. No kurczak, no właśnie. A no rzeczywiście on jak kurczak wygląda. Dobrze mówi Paulina. No więc idziemy sobie zrobić fucirę. Trzeba mieć taką chociaż jedną z budką. No. Więc jak szukacie takich budek typowych z Miami, to one są właśnie tutaj wzdłuż South Beach. Wystarczy wyjść na wyjście zaraz za domem Versace i macie te budki. Koło właśnie tej siłowni na plaży. Ale czadowo to wygląda. Zobaczcie, jaki tu jest kolor tego oceanu. O Jezu, jak się była fajna woda. Tu jest dużo mniejszy piasek niż tam koło nas. O rany, jak fajnie. Naprawdę. Jest rewelacyjnie. Ja tylko dzisiaj moczę nóżki. Ale tam zaraz się zanurzy nam tutaj. Ale jest pięknie. Naprawdę jest pięknie. Kochani, kochani, zobaczcie, jaka niespodzianka! Tak przy okazji. Jezu, jak tu mi będzie wiało do mikrofonu, może nas za chwilę znajomy, nagramy gdzieś, kurczę, tak, poza ten. Kochani, tam za bardzo wiało, więc żeśmy tutaj nagrały na plaży, to słuchajcie, jednak się nie da nagrywać. Mi padła kamera, więc muszę później baterię sobie wyciągnąć, ale wiecie, jak to na piachu. Nie za bardzo chcę to robić, więc nagrywam telefonem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słyszycie. Zobaczcie, z kim się widzę. Jak nie znacie pani, to zapraszam na vlogi jeszcze raz, bo tutaj pewnie mnie lepiej słyszycie. No i przyszłyśmy się tutaj, słuchajcie, schodzić do Art Deco. To jest taki, wiecie, gift shop i takie centrum, więc chciałam powiedzieć rozrywki, ale to jest takie bardziej centrum muzealne, można to tak nazwać, nie? Dla kogoś to jest rozrywka, no taki sklepik. No, właśnie. Więc jak coś, to pozdrawiamy. Jak widzicie, miło było się spotkać. Tak, no tym razem na szybko, na krótko, ale mam nadzieję, że następnym razem koniecznie na dłużej, czy w Miami, czy w Warszawie, to nie ma znaczenia i też nagrywam vloga z Anią. Tak. Więc zapraszam też, słuchajcie, wpadajcie, zostawię tutaj linka, wam się wyświetli pewnie, nie wiem kiedy, bo ja jestem tak do przodu z vlogami, że słuchajcie, po prostu muszę podgonić teraz. No, no dobra, to my jeszcze sobie pogadamy i widzimy się później, chyba już na kole. With the fringe. Kochani, kochani, jedziemy w kolejne miejsce, ale niestety zamknęli nam most, ale spokojnie, zaraz go otworzą, tylko po prostu jakiś pewnie jacht wyższy się przepływa przez most. O, tutaj pan po prostu musi być szybszy niż nawet most, nie wiem, przeskoczy chyba zaraz. No jak widzicie, tam sobie jachciki przepłynęły, no i my zaraz przejedziemy. O, już się most opuszcza. Fajnie, co?
kolejny kierunek. Idziemy. Ma to Gdańsk? Ma to kto jeszcze? Gdańsk, to jeszcze ma to... Londyn. No właśnie, Londyn. Przede wszystkim. No i ma też Miami, więc idziemy zobaczyć. Bardzo jestem ciekawa, jaki to jest widok, słuchajcie, tam z góry. Ale jak widać, wszystko jest klimatyzowane, więc powinna być to przyjemna wycieczka. Jak widzicie, jesteśmy już w wagoniku. Jak to się nazywa? Wagonik? Nie, wagonik. Wagonik to w kolejce. Jak? O, w gondoli, tak. Ale jest fajnie, bo słuchajcie, tak. Mamy tutaj chyba jakiś głos narratora, więc może będzie coś tam nam opowiadał. Mamy też klimatyzację. Jest wszystko, zobaczcie, pięknie przeszklone. Pan dopiero co nam wyczyścił szybki. No i też widzimy właśnie, jak wygląda na samej górze. O, tu widzimy, jak to wieczorem wygląda. No, jesteśmy tego bardzo ciekawi, ale na razie miło zaskoczeni z tego względu, że będzie troszkę chłodniej. Po tych plażowaniach i spacerze po Miami w upale, to naprawdę bardzo miłe zakończenie takiej wycieczki, można powiedzieć. O, zaczynamy! Ale fajnie. Wow. Ale często? Dzieciaki, jak nam wam się podoba? O, tutaj jak pięknie. Wow. Ja się już boję. O nie, teraz już się boję. Serio, ja nakieruję na siebie kamerę, to nie będę tego widziała. Tak. Jesteśmy w połowie, czy nie jesteśmy na samej górze. O nie, o nie, ale jakie widoki tu są, zobaczcie. Kurde, już jest tam. Kurde, jak wysoko. Ja. Najwyżej, teraz ja już się teraz nie patrzę. Nie chcę tego widzieć. Jak się patrzę, słuchajcie, w kamerę, w podgląd, to jeszcze nie jest tak źle, nie? O, a tam jest ta arena Miami Heat. Tam są mecze. Koszykówki, więc kiedyś Damian jeszcze do nas przyleci, więc pójdziemy, bo akurat sezon się zaczyna, słuchajcie, 4 października. No dobra, na samej górze jest troszkę źle, ale tak to nie jest tak, tutaj już jak zjeżdżamy, nie jest tak najtragiczniej. Dzieciaki, co wam się najbardziej podoba w Stanach? Ludzie, pogoda. Cała otoczka, jak to wszystko jest. Flora, fauna. A, no i samochody, gdzie? Samochody, no tutaj mamy wielkiego fana motoryzacji, o, żeby ładnie powiedzieć. Ceny paliw. Ceny w paliw, w ogóle ceny, nie? Mimo tego, że u nas teraz, słuchajcie, te ceny też podskoczyły, to i tak tutaj, wiecie, no jednak ciuchy, kosmetyki, to jest wszystko naprawdę bardzo tanie, albo przynajmniej można sklepy znaleźć, które oferują tańsze rzeczy, tak, w promocyjnych cenach można zakupić. No, całkiem przyjemne to kółeczko. Dobra, już się teraz boję znowu, z powrotem. O, dobra, wsiadę. To już co, piąte chyba, nie? Piąte. A tutaj mamy, słuchajcie, kogucika. Chodzi sobie. Ładnie, ładnie. A na Key West to jest normalne, bo na przykład na Key Westie macie wszędzie koguty i kury. Słuchajcie, atrakcja nas kosztowała $23. Dzieci moje mówią, że spoko, że warto tutaj przyjść na to. No wiecie, fajne widoki z góry. Trwało to, nie wiem ile to trwało, z 10 minut? Coś koło 10 minut, nie? Trochę było nam ciepło, mimo tego, że tam jest klimatyzacja, ale już teraz uciekamy i słuchajcie, jedziemy w odwiedziny do mamy. Hejo, hejo! Zobaczcie, u kogo ja tu jestem. Cześć wam wszystkim. No już tak byłam blisko, no to co? Mówię, nie wpadnę, no wpadnę, nie? Chociaż na chwilkę. Grzech nie zapitać, prawda? Tym bardziej, że no, mieszkamy. Dokładnie, dokładnie. No, dobra, dajcie się nam nacieszyć sobą. Właśnie dzisiaj Marlena z Michałem spełniają marzenie Damiana, bo strasznie chciał Porsche się przejechać. Więc dzisiaj jest ten dzień. Damian, jak tam? Dobrze. No dobra, jadą się przejechać. No i pojechali, słuchajcie. Pojechali. Ale jak wolno jest. Jak wolno. My sobie, słuchajcie, tutaj chillujemy z dzieciaczkami, a starsze dzieciaczki pojechały na przejażdżkę.
poczuć ten wiatr we włosach. No, dokładnie. Miami stają. Miami stają, dokładnie. No, ale po prostu ta radość, słuchajcie, nieoceniona jest Damiana. A on kocha samochody i jak się dowiedział, że ma taką możliwość, że będzie mógł nawet wsiąść do tego tylko samochodu, no to już po prostu radość 5. Nie 5, 10. A jak się dowiedział, że będzie mógł się przejechać z Michałem, to aż rumieńce. To aż rumieńce. A jak się jeszcze dowiedział, że on będzie mógł się przejechać, no to już w ogóle, kurczę, ja nie wiem. Eksplodował chłopak już tam pewnie. Za nie mówił wolniutko, widzieliście jak jechał, nie? No, a my jesteśmy tutaj u Marlenki, zobaczcie, ona ma tutaj plażę swoją. No, idziemy zaraz na rynki. Ma swoje rybki, ma swoją plażę, ma swój basen. I dzieci dzisiaj jeszcze. I dzieci. Dzisiaj. I, dzisiaj, i dzieci trójka. Dzisiaj trójkę mamy, no. O, patrz. Już. No zobaczcie, no ja się wcale nie dziwię teraz Marlenie, że ona nie jeździ na przykład na plażę. Jak ona ma tutaj swoją plażę, tutaj to prawie jak Mazury masz. Jak jeziora takie, nie? No nie, tutaj totalnie, jak tutaj tak stoisz i nie widzisz dookoła, co się dzieje, to naprawdę tutaj to jest... Ale jest fajnie, bo nawet ta woda jest taka jest, ona jest czyściutka, zobaczcie. Tak, tak. Ona wygląda zielona, brudna, ale ona jest czysta. Nie, czysta jest, widać to. I tutaj u Marleny, słuchajcie, Marlena często pokazuje na kanale, jak pływają rekiny, albo te... Krowy morskie. Albo płaszczki takie. O, i płaszczki jeszcze raz pokazywałaś, no. Co fajne, czasami jest, może zobaczyć. Powinnaś taki nagrać odcinek, co mieszka w moim ogródku. Ja też powinnam taki, wiesz, zrobić. Ja też taki powinnam, słuchajcie, zrobić normalnie odcinek, co mieszka w moim ogródku. Iguany. Tutaj już właśnie Damian się śmieje, że ciocia, u ciebie te iguany to tak jak gołębie w Warszawie. Tak, ale wiecie co jeszcze mamy? Mamy krokodyle, to tak samo. Uwaju, tu? Duże. Tak, tu są, w tej wodzie. Ja ci są. Czasami nawet na wiadomościach pokazują, jak... Ale widziała się czasami tak z wysoka? Ale jaki zachód. No. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Ale jaka mgła tam jest, co? To są zanieczyszczenia? Nie, co ty, tu nie ma zanieczyszczeń. Organiczne. To wszystko jest organiczne, tu nie ma zanieczyszczeń, mój drogi. Jest tak czysta, że żadnego pierwiastka alkoholu w nim nie znajdziesz. Alkoholu. A już nie mam czego innego. Nie, najwięcej. My mamy najwięcej tutaj tak naprawdę takich zanieczyszczeń wodzi, jeżeli chodzi o dragi i alkohol. Tak. No dragi to tak, dragi to trzeba przyznać, że to jest... Jak tam Damian? Po przyjażdżce? Marzenie? No. To jedno marzenie można wykreślić, co? Z listy. Ja już więcej nie potrzebuję. Już więcej nie potrzebujesz.